dobry, kochani. Witam wszystkich młodych twórców, wszystkich młodych adeptów pióra. Ja się nazywam Rafał Witek i jestem przewodniczącym jury 7. edycji konkursu literackiego dla uczniów szkół podstawowych Popisz się talentem. Chciałbym Wam dzisiaj przeczytać zadanie konkursowe, bo pewnie jesteście ciekawi, jak ono brzmi, co tym razem dla Was wymyśliliśmy. To zadanie konkursowe, tak jak się często zdarza w naszym konkursie, w konkursie Popisz się talentem, wzięło się z życia, a mianowicie porządkowałem niedawno piwnicę i w tej piwnicy natrafiłem na starą gazetę, mam ją tutaj ze sobą. Już Wam szukam zadania, bo w tej starej gazecie, słuchajcie, znalazłem niezwykłe ogłoszenie. Brzmiało ono tak. Gratka dla miłośników gadżetów. Koniecznie musicie poznać najnowszy produkt firmy Chwilołapka i Synowie. To okulary czasu. Jeśli założy je dziecko, widzi świat oczami dorosłych. Jeśli założy je dorosły, widzi świat oczami dzieci. Uwaga! Okulary należy zdjąć przed upływem 5 minut. W przeciwnym razie mogą wystąpić efekty uboczne w postaci splątania czasoprzestrzennego i trwałej zmiany punktu widzenia. Kiedy tylko przeczytałem to ogłoszenie, natychmiast postanowiłem kupić takie okulary. Niestety, okazało się, że wycofano je ze sprzedaży, ponieważ nie miały wymaganych atestów. Jak myślicie, co by się działo, gdyby okulary czasu wciąż były dostępne i trafiły na przykład do Was, albo do Waszych rodziców, dziadków, pani od matematyki, surowej sąsiadki z trzeciego piętra? No i co by było, gdybyście Wy lub Wasi bliscy zapomnieli zdjąć je po upływie 5 minut? Chyba tylko Wasza wyobraźnia jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego szybko siadajcie i piszcie o tym opowiadanie. Taki jest nasz temat tegoroczny. Mam nadzieję, że Was zainspiruje. Mam nadzieję, że będzie on podstawą do świetnych opowiadań, które nam przyślecie. Macie na to czas przez cały marzec. Od 1 do 31 marca czekamy na Wasze teksty. Żeby dowiedzieć się więcej o konkursie, musicie wejść na stronę www.nowaera.pl/popiszsietalentem. Tam znajdziecie informacje o konkursie, regulamin, przekierowanie do strony tegorocznej edycji. Wszystkiego się tam dowiecie. Będzie tam też magiczny guzik służący do wysyłania opowiadań. Dobrze by było, żeby był z Wami ktoś dorosły, nauczyciel albo rodzic, kiedy będziecie to opowiadanie swoje wysyłać, bo tam trzeba jakieś uzupełnić jeszcze rubryczki, dane osobowe i tak dalej. Kliknąć zgody, jak to teraz często jest. Bardzo, bardzo serdecznie Was zachęcam do udziału w konkursie, do podjęcia tego kreatywnego wyzwania. Opowiadanie, ten temat opowiadania przeczytacie sobie jeszcze raz na spokojnie również na stronie konkursu, na plakatach, które można tam pobrać. Więc to wszystko jest. A ja czekam na Wasze opowiadania, trzymam za Was kciuki, żebyście znaleźli się wśród 30 laureatów konkursu, których opowiadania ukażą się w prawdziwej książce. No i do napisania, do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa.